O tym, że piłka jest jedna, a bramki dwie, tym małym zawodnikom nie trzeba było mówić. Rzeszowskie przedszkolaki o każdego gola walczyły jak na mistrzostwach świata. I takich też światowych mają idoli. Najbardziej lubię Kasia, sobie jest najlepszym bramkarzem. Lubię Roberta Lewandowskiego, bo szybko strzela bramki. Messiego i Lewandowskiego. A dlaczego ich? Bo oni są mocni. Takich chwil dziś na boisku było wiele. I nie ma wątpliwości, za co mali piłkarze lubią ten sport. Nie wiem, dokładnie, że się strzela bramki, no i tak dalej. Turniej piłki nożnej dla najmłodszych to jednak nie tylko zabawa. W ten sposób trenerzy chcą zaszczepić w dzieciach miłość do sportu i nauczyć rywalizacji w myśl zasady fair play. Staramy się właśnie wpajać poprzez te nasze imprezy, które organizujemy, zaczynać od przedszkolaków, aby właśnie w ten sposób ich usprawniać, żeby wdrożyć później te formy ruchowe, które mam nadzieję, że później w następnym etapie zaowocują i będą się rozwijały. W trzecich rzeszowskich mistrzostwach w falowej piłce nożnej przedszkolaków bierze udział ponad 100 najmłodszych miłośników futbolu. I choć nie zwycięstwo jest w tej imprezie najważniejsze, z kronikarskiego obowiązku dodamy, że zwycięzców turnieju poznamy we czwartek.